Witam wszystkich z tej strony Tula i witam was w nowym dodatku Don't Starve Shipwrecked. Tak, kochani, w końcu jest. Słuchajcie, ja to nagrywam od razu we wtorek, wy zobaczycie to w czwartek i jest to moje pierwsze uruchomienie tego dodatku, tej gry. Także oczywiście nie mam pojęcia, co tam jest, tyle co widziałam na jakichś tam trailerach, ale no wiecie, nic nam tu za wiele nie pomoże. Także jestem strasznie, strasznie ciekawa, jak to tutaj wygląda, także chyba zaczniemy sobie. Tu mam, nie wiem co, no ale dobra, nową grę, o! Aha, czy albo to wybieramy. No dobrze. Czy mamy jakiś nowy charakter? O, patrzcie! Mamy poblokowane. Okej. Okay. Czyli jakoś będzie trzeba odblokować nowe postaci. Super, fajnie, cieszę się. Wiecie co, może weźmiemy sobie Willow. Ona ma, wiecie, tą swoją pochodnię World. Aha, nic nie możemy ustawić, rozumiem. No to zaczynamy, jestem strasznie ciekawa. Jesteśmy. Witam nas papuga, super. I słuchajcie, tutaj od razu mówię, to jest moje pierwsze uruchomienie gry. Wy jak to oglądacie w czwartek? Już na pewno graliście wtorek, środę i czwartek, więc wiecie dużo więcej niż ja. Ja nie wiem absolutnie nic. Także miejcie to na uwadze, jakby co. Czy to się da podnieść? Nie da się nic, okej. Okay. Palem... kraby! Czy ja was mogę jakoś zaatakować? Ciekawe. Wow, ale fajnie, co to jest złoto? I wiecie, ja się na pewno będę teraz wszystkim podniecać. To jest oczywiste. bo co no. Aha, tak to wygląda, okej. Okay. No i co, słuchajcie, dodatek kosztuje 4,99, także nie jest drogi. Fajnie. No jest to wczesny dostęp, musimy mieć to na uwadze. Więc pewno jakieś błędy będą. Z tego co wiem, to w późniejszym czasie będziemy mogli jakoś się przemieszczać między światami, bo chyba jak na razie mamy tylko te wyspy. Ale może wiecie co, to i dobrze, bo poznamy sobie ten dodatek. O, co to za łódka? Aha, czy to drewienko? Mamy nowe rzeczy do zrobienia, ale fajowo. A to? Pochodnia i patyki i co? Nieźle, ale zrobimy sobie na początek siekierkę. A jak tą maszynę możemy zrobić? Też złoto, potrzebujemy złoto. To jest złoto? Ciekawe. Zaraz zobaczymy. Zetniemy drzewo na początek. O, patrzcie, liść wypadł. Także tak jak mówię, ja nie wiem absolutnie nic. Miejcie to na uwadze i do kolejnego odcinka już na pewno pogram i będę bardziej ogarnięte, ale to jeszcze nie jest jakiś tam pierwszy odcinek nowej serii i tak dalej, to jest taki odcinek, wiecie, takie moje pierwsze wrażenia, o, może tak. Także jak coś, to będziemy zaczynać sobie od nowa, bo to tylko tak chcę, wiecie, poznać, o co tutaj chodzi i tak dalej. Fajnie ta woda wygląda, w ogóle super, ale się cieszę, w końcu coś nowego, nie? Już tyle czasu nic nie było do Don't Starve'a, tak się cieszę. Kurczę, super. Czy ja mogę sobie zrobić kilof? Nie, jeszcze jednego tego flinta potrzebujemy, musimy znaleźć. Co to za jakieś te? Ciekawe, czy to można wykopać? Flinta potrzebuję, halo! Jednego. O, patrzcie, tu mamy procenty z tej strony, zupełnie inaczej. Tu już byłam? Byłam, nic tu nie ma. Kurczę, jakaś taka trafna wysepka mi się wylosowała, no. Nic więcej nie ma. A, czekajcie, tutaj coś mam jeszcze w tą stronę. O, jakie drzewa, kwiatki. O, jest flint, super. A to drzewo? Też normalnie można ściąć? Ciekawe, co z niego wypada. Jezus, co to? Co to? O fuck, jakiś wąż! Wow. Aha. Okej. Okay. Co to? Szyszki jakieś w ogóle. Gdzie ten wąż? Aha, to mięso potworne wypadło. Ale jaja, patrzcie, węże są, ale super, już mi się podoba. Wiem, wiem, podniecam się i będę się podniecać. Musicie mi to wybaczyć. Na pewno każdy z was się podnieca. Z tych, co grają. Pierwszy raz. Jajko! Wow, chyba papudze zniszczyliśmy jakieś gniazdo? Czy coś? Ciekawe. No ja zaraz nie będę miała miejsca, nie? No, o!
Maczeta. Super, a co tu jeszcze możemy nowego zrobić? Coś? Nie, na razie nic nie widzę. Nie widać, bo nie masz, nie mam. Co to? Ja to mogę zjeść? Aha, poczytalność mi spadła, spoko. No cóż. Nie ma tu złota z tego! Ej, ja byłam przekonana, że to złoto nam wypadnie. No to. No to jest normalny kamień przecież, tak? Tak. To jak ja mam sobie zrobić ten. Maszyny nauki. Okej, może jeszcze zetniemy sobie drzewo. Chociaż te palmy też się opłaca, nie? A z tych krzyżek to ja te drzewa sadzę, prawda? Tak. Czy ja słyszę małpę? Czy coś? Motylek. Ja chciałam cię zaatakować. Tak, wąż mi goni już, nie? Ej, no stój! Chyba nie da rady. Dobra. Słuchajcie, weźmiemy sobie flinta. Dobra, daruję sobie tego motyla. Ej, tu jest ten wąż. Czy ty gonisz tego? Wow. Ej, co to? Jakaś skóra. Ciekawe, co z tego się robi. A papugę mogę za... Co to za pieniądz? Wow. Ale jaja. Powiem wam, że dziwne uczucie, jak się gra w Don't Starve'a i się nic nie wie. Pająki tutaj są normalnie. O! Normalne pająki? Normalne pająki. Gdzie noc? No chodź. Zeżarłeś mi mięcho! Ale w sumie co mi po tym mięsie. Mamy pajęczynę. Leci jeszcze jeden pająk. A tego kokosa ja mogę tak sobie zjeść normalnie? Nie, mogę go posadzić. A zjeść nie mogę? Ciekawe. Patrzcie, te węże tu łażą normalnie. Ale jaja. Ale mi się podoba. Kurczę, super. Ale powiem wam naprawdę, takie dziwne uczucie, że ja nic nie wiem w ogóle, co tu zrobić, nie? Co można, czego nie? Zaraz musimy jakąś łódkę sobie zrobić i popływać trochę. Zobaczyć, o co tutaj chodzi. Liście? Ciekawe, co z nich można zrobić. No i gdzie? No to chodź, jak już tak bardzo chcesz. No. Czekajcie, może tu przyjdziemy. W ogóle idzie noc, nie? Musiałabym sobie ognisko zrobić. Dobra, wiecie co? Czekajcie, to za pieniądze w ogóle. O co tu chodzi? Ej, co to za garnek? Czekajcie, co to jest? Wow. Ale jazda. Właśnie, a coś się zdało z tej pochodni. A chciałam zobaczyć, czy to się da. Da się ugotować. Kokos normalny. Ale fajnie. Czekajcie, bo coś tu się dało zrobić, nie? Czekajcie, co to było? Teraz nie wiem. Nic nie wiem. O. To zrobimy. Co to jest? Boat torch. Na łódkę. Wow. Ciekawe. O, świetliki są normalnie. Ha. Nieźle. No nie, siekiera. Może to maczety sobie powinnam zrobić, nie? Nie mam miejsca. No, pająk! No, ej, bo ja tu zaraz zginę, nie? Fuck. Dlaczego nie możesz podnieść? O co ci chodzi? No, puszczaj. Dobra. Patrz, jakieś dziwne takie... Czemu nie możesz tego podnieść? O co tobie chodzi? Ej, patrzcie, nie mogę ściąć drzewa. Jak to nie możesz? Siekiera ma minus jeden. O co tu chodzi? Ej, to było dziwne. Banany!
Można ugotować, okej. Wiecie co, ja tak sobie na razie tylko sprawdzę wszystko, nie? Ale jestem ciekawa, skąd ja mam to złoto wziąć. Ciekawe, czy to się da wykopać łopatą, nie? Pewnie się da. Byłabym przekonana, że złoto to z tego. To w ogóle jest. Limpet. Pewnie coś można jeszcze z tego zrobić. Ej, no patrzcie, nie ma tego złota. Ciekawe. A to mogę? Nie. Ale jaja. Co to za butelki? Trupek, patrzcie. Aha, nie mam miejsca, oczywiście. Aha, to mi zabiera... to jest puste, a to jest pełne. Ciekawe. Poczytalność mi to zabiera. O, patrzcie, jakiś chyba jest inny kamień, czy mi się wydaje? Nie, wydawało mi się. Dobra, czy ja mogę sobie coś zrobić do pływania? Czy mam za mało drewna? Mogę, patrzcie! I co? Jej! Bo jakieś tak jest dziwnie. Nie bardzo wiem, o co tutaj z tym chodzi. Dobra, wywal mi to na razie. Wejdź z powrotem. Ale fajnie skacze, nie? Nie mogę, okej. Okay, no dobra, to płyniemy. Zobaczymy. Okej, okay, tak to wygląda. To może tu gdzieś popłyniemy sobie, w tą stronę. Ale fajnie, że można pływać. O, a to mogę zabrać? Ciekawe. Aha, też mi zabiera poczytalność, ale mogę zjeść, okej. Okay. Właśnie tu chyba jakieś mogą stwory pływać, co? Jednak mi coś zaatakuje. Nie wiem za bardzo, gdzie mam płynąć, tak szczerze powiedziawszy. Może bardziej w tą stronę, zobaczymy. Ta łódka ma jakąś wytrzymałość? Ma, okej. Okay. Tu jakieś fale dziwne są. Czy ja mam je omijać, czy nie? Chyba tak, co? Tak to wygląda jakby. Znosi mnie! Prąd! okej. Okay. Czyli trzeba omijać, zdecydowanie trzeba omijać szybciej. Fajnie, ale mi się podoba. Super, o, chyba jakaś druga wysepka, co? Na płciznę wpływ. Co to? Meduza jakaś. Ja mogę zaatakować? Ciekawe. Nie? Mogę! Wow! Ona razi prądem. Ale zabiłam i co? Aha. I teraz tamta mnie goni? Ale jazda. Pewno zaraz zginę, nie? No ale co? To jest taki, wiecie, do sprawdzenia odcinek, co tutaj się da. Poczytalność mam słabą. No uważaj, bo w to jak walniemy, to nas też porażą prądem. O, coś tutaj jest, zobaczymy. Jestem bardzo ciekawa, skąd ja mam to złoto wziąć, bo co to ten pieniążek w ogóle jest? Mam nadzieję, że ta łódka tutaj zostanie. Kwiatki, kwiatki weźmiemy, słuchajcie, bo poczytalność mamy kiepską. W ogóle renderuje mi się film tle. Mam nadzieję, że jakoś nie będzie mi tutaj dużych problemów to sprawiało. Jagody tutaj są też normalnie. O, fajnie. Mam kwiatki. Może warto byłoby jakiś wianuszek sobie zrobić. Przejdziemy. Tu na razie widzę same drzewa, nic nowego. Słyszę jakieś chyba węże czy coś takiego? Krab, właśnie. To kraby na pewno też można zabijać, prawda? Aha, one są coś jak na zasadzie królików, co? O! Na surowo? Nie, patrzcie, leczy. Myślałam, że mi zabierze poczytalność, ale nie. Fajnie. Co, nic więcej tutaj nie ma chyba.
zetniemy sobie drewno. Drewno, drzewo sobie zetniemy. Tak, na surowo? Nie, na surowo nie możemy tego zjeść. Dobra, połóż to na razie. Zrobimy ognisko, to w ogóle chciałabym sobie zrobić te... Ło, te węże normalnie wychodzą w nocy, znaczy się wieczorem. To jak te... Pająki. O, ty kurcze. Ciekawe, dobra, zrobimy sobie wianuszek może. I załóż wianuszek. O! Co mam wywalić? No bo dobra, to na razie wywalimy. Wiecie co, bo jestem ciekawa, co z tą latarenką, którą zrobiłam. Czy to jest... Gdzie to moja łódka? Gdzie ją zostawiłam? Czy da się na przykład w nocy pływać? Tam aż ją zostawiłam, naprawdę, kurde, nie zdążę chyba. Mam tu moją latarenkę jak coś. Zapalniczkę w sensie. Ale chcę sprawdzić, czy da się pływać w nocy. Dobra, zaświec sobie trochę. Te węże. Jeszcze. Dobra, jeszcze kawałek. No i co? Przeszło mi. Gdzie ta łódka? Okej. Keep my hands free. Light. Aha! To ciekawe. No. Co? Okej. Okay. Aha, czyli tak się nie da niestety. Dobra, niech ten dzień się zrobi. Okej. Okay. Co to takie tu jest? Aha, to są te. Kraby. Fajnie w ogóle wygląda ta mapa. Strasznie mi się podoba, słuchajcie. Popłyniemy może jeszcze gdzieś, co? Co tam jest? Czekajcie, pieniążek leży. Co to za monetki są? Ciekawe, bo tak to w sumie nic tu innego już nie było. Nowego w sensie. Popłyniemy jeszcze gdzieś dalej sobie. Rozumiem, że tutaj te łódki na przykład... Masa nowych rzeczy, ale fajnie. Super, cieszą się. Aha, tędy nie przepłyniemy. Czekajcie, zobaczymy. Żeby tu popłynąć. Może tak popłyniemy teraz. Fale znowu. Ale fa... O! Wow. Fajnie. Wy już na pewno jesteście dużo bardziej ogarnięci, bo już na pewno graliście ze 2 dni co najmniej, a ja jeszcze nic nie wiem. Ale spokojnie. Jakiego się nauczymy? Tak czy siak ja polecam już ten dodatek, mimo że dopiero w niego gram 20 minut? Ale już mi się tak podoba, że kurczę, no 20 zł, słuchajcie, no to naprawdę nie jest dużo. No i to jest wczesny dostęp, nie zapominajmy o tym, więc na pewno będą jeszcze tutaj sporo rzeczy zmieniać. Co to jest? Jest złoto! A, okej, okay, jest normalnie złoto. Nic się z tym nie da. Ciekawe co to jest? To się rusza. Małpa! O wow, nie wiem, czy one mnie atakują? Czy ja mogę je atakować? Mogę. Czekaj, co z niej wypadnie. No, ona ucieka. Co to za kupa tam, przepraszam?
Teraz mi będzie gonić jakaś? Nie. No i co? Nie uciekaj, ja tylko chcę cię zabić. Co to jest? To są bagna jakieś? Wow, patrzcie, jaka walka. Zabiło małpę. Co? Nic tu nie wypadło. Ej, to są bagna chyba. Jezus, co to jest? Co to jest? Goni mnie coś. Uciekamy. Bo nie wiem, co to. Ale na pewno nie jest przyjazne. Bagna. Wow. Ciekawe, jaki będzie. Co to jest? Czy wy to widzicie? To jest jakieś... coś w stylu merma? Chyba tak, co? Ale fajowe. A ma zupełnie inne kolory. Wiecie co, rozwalimy sobie może ten... to złoto weźmiemy. No, zróbmy tak. No, połóż mi to. Okej, przejdziemy się jeszcze tutaj. To są normalnie bagna. Ale to zaczepiste. Super. Aha, nie mamy już kilofa. No dobra, ale zróbmy sobie maszynę. Zobaczymy. Co możemy zrobić nowego? A, tą maczetkę właśnie musiałabym sobie zrobić. Tu jest jeszcze złota maczeta. Łopata. Sprawdzimy, co mamy nowego. No tu jest właśnie ten jakiś taki, jak garnek wygląda. Ale widzicie, tu potrzebujemy... To pewno się da łopatą z tych piachów wykopać. Tak mi się przynajmniej wydaje. Tak to wygląda. Co to? A, to patrzcie, do tej pustej butelki możemy złapać sobie takie świetliki. Wow. Ale fajnie. Tu są te różne tratwy. Wow, ile tu tych rzeczy. Masa. Świnie też tu są? Ale jaja. Mega. No, to czekam, kurczę, aż chłopaki z Don't Starve Wiki zaczną opisywać wszystkie przedmioty. Co to? Pan Lew Hada. Wow, ale super. Ile tu fajnych nowych rzeczy jest. Normalnie lodówkę możemy zrobić. Ciekawe, skąd ten? Części. Przydałoby się w ogóle też łopatę zrobić i zobaczyć, co tu możemy wykopać. Ale jest trochę nowych rzeczy. Jeszcze tu sprawdzimy. To jest coś nowe. Co to jest? Proszę, proszę. To chyba coś jest z tych. Bagien, tak to przynajmniej wygląda. Patrz. Takie muszelki są też. Ale fajnie. Ale mi się podoba. Super. To jest też... Patrzcie, to jeszcze tu ryby normalnie możemy... Czy jest jakaś taka wędka, czy coś w tym stylu? Wow, tu jakieś takie możemy z kokosem zrobić. Mega. To co to jest? Wow, jakiś zamek z piasku. Ha, ale jazda. Sandbag. Jakieś takie torby, co to jest w ogóle? Ale jaja, już mi się podoba. To normalnie skrzynki. Liny, dobra, dobra. Tu mali magią też możemy się bawić? Ciekawe. Tu jest coś nowe. Patrzcie, możemy sobie na głowę zrobić. Ciekawe, jak to wszystko się teraz łapie, nie? No jest sporo nowych rzeczy, zobaczcie. Małpy, słuchać, albo papugi to tak się tu drą. A papugi też możemy normalnie atakować, aha. Ciekawe. To bym sobie zrobiła, ale wiecie co, może tak. Może na początek to bym sobie zrobiła jednak ognisko. Jeszcze sprawdzimy to z tych palm, co to można z tych liści zrobić.
Fuck, no to głupie węże, nie? Czekaj, czekaj, ja tu mam maczetę. Aha, dobra, już. Dobra, zjemy. Trudno. Poczytalność mi spadnie, ale... No i co mi tu wypadło z tego? Nie wypadły mi te liście. Szyszki, to z czego to te liście wypadały, słuchajcie, bo nie pamiętam. A, to normalnie tym też możemy? O. A drzewo? Nie, drzewo nie. Wiecie co, właśnie chciałam zrobić jeszcze sobie łopatę. Nie mamy patyków. Więc poczekamy jeszcze, aż przyjdzie dzień. Kurde no, te głupie węże. Z każdego drzewa wypadają. Ej no, bez jaj. Dobra, dobra, spokojnie, spokojnie, nie stresujcie się. To chciałam. Aha, to gdzie tam ja? Aaa, patrzcie, sprytne. Ej, to te liście z tych palm takich, nie? Były. Czekajcie, gdzie one są? Są tutaj te takie zwykłe palmy? Jezu, co to za inny jakiś wąż? Cze, nie ma tu? To było tam? No to są chyba mermy, tak to wygląda. Wow! O, banany leżą. To jest małpa pewnie zginę. Wow. No ja mam trochę małego zdrowia, a no nie chciałabym jeszcze umierać, bo jeszcze chciałabym to sprawdzić sobie. Tu są te małpy. Ej, tu nie ma tych palem takich zwykłych. No to widzicie, nie sprawdzę tego. Szkoda. Jest to, co mnie teraz goni. Zabijałabym to, ale... O! Chodź. Okej, okay, szkoda, że tutaj tego nie ma. No i nie sprawdzę, bo... Tu zrobiłam tą maszynę i widzicie. Fajnie, podoba mi się. No, teraz wiecie, możemy sobie pograć trochę na nowo, tak? No bo tutaj prawie wszystko jest nowe tak naprawdę. To wiem, że takie trochę upierdliwe są. O, śpi tam jeden, widzicie? No kurczę, no nic tu nie ma, ani patyków, ani nic, no i co? Nic nie zrobię. Co mi się świeci? Co to jest? Co to jest? Nie mam pojęcia. Nieźle. Gdzie zostawiłam tą moją łódkę? Wąż. Dobra, skakuj. Wiecie co? Przepłyniemy jeszcze sobie gdzieś na jedną... To tu jest? Ej, wielkie to, co? Jeszcze tu trochę przepłyniemy i będę kończyć, bo już pół godziny. I pogram sobie sama, bo jestem ciekawa, jak to wszystko wygląda. I na kolejny odcinek myślę, że już... będę wiedziała więcej. No na pewno. O, patrzcie, tu są te ryby. Ciekawe, czy jest jakoś łowi, czy coś? Na pewno. A tak. Ej, ja mogę zaatakować? Ale jak? Hmm.
Niby mogę, ale ona ucieka. Ej, ale serio tak trochę dziwnie, nie? Jak się nie wie co i jak. O, tu coś jest, zobaczymy jeszcze tutaj i... Kurczę, na tą łopatę bym chciała zrobić, żeby zobaczyć, czy to się da wykopać. O, czekajcie, bo tu mamy patyki. Wyłaź. No chodź. No tak. Nie mamy teraz maszyny, nie? Ech, po prostu... Co to? Potato! Czy to możemy iść normalnie? O, jak marchewki, zobaczcie! Ej, kurczę, nie wiem, czym się filmik nie skończył renderować. No, już się zaraz kończę. Kurde, zaraz mi tu wyskoczy pewne okienko. Ło, leczy też normalnie. Super! Czyli to jest jak marchewki, nie? Po prostu rośnie i... Jak zbierzemy, no to koniec. Spoko. Ule są normalnie, patrzcie, ale jaja. O, świnia! No, kurde, czekajcie. Wszystko okej? Okay? Bo mi właśnie wyskoczyło okienko. Dobra, chyba jest okej. Okay. Spróbujemy? Zginę pewnie. No to trudno, zginę. Zginę! Ej, tu jeszcze coś jest nowego. To poczekaj, świnia, jeszcze tu zobaczę, co tu jest. Nie, to jeszcze jednak nie ginę jeszcze. Poczekaj. Co to jest? To jest taki ten kamienny biom? Mam kilów? Nie. Patrzcie, te świnie mnie goni? Czy co? Ej, one nie goni normalnie, ale jazda. Dobra, świnia, daruj sobie, bo ja chcę zobaczyć jeszcze, co to jest. Nie. Nie da się. Koniec! No i dobrze. I tak będę zaczynała od nowa. Okej, okay, czyli tutaj jak sobie wbijemy, to pewnie blokujemy później znowu postać. Ciekawe! Właśnie, już na kolejny ten może trochę pogram, jak blokujemy jakąś nową postać. Ciekawe. Dobra, kochani, kończę tutaj i pogram sobie sama. Strasznie mi się podoba ten dodatek i w ogóle wszystko jest nowe i fajne i w ogóle, ale trochę się czuję zagubiona, bo nie wiem co i jak i co do czego, ale to myślę, że każdy z nas. Choć tak jak mówię, wy jak to oglądacie, to już na pewno wiecie dużo więcej, ale tak jak mówię, to pierwsze moje wrażenia. Ja jestem zachwycona, bardzo mi się podoba ten dodatek, polecam wszystkim, 20 zł to naprawdę nie jest dużo i uważam, że... jest naprawdę warte swojej ceny. Także mam nadzieję, że ten pierwszy odcinek wam się podobał. No nieogarnięty, bo nieogarnięty. No bo skąd mam wiedzieć? Jeszcze nic tak naprawdę o tym nie wiemy. Także do usłyszenia za tydzień. Pa, pa.